Dzień dobry. Witam w sobotę, 16 czerwca. Piękny dzień. Drugi naszych mostowych premier. Wczoraj premierę miały dwa nasze teatry, w których grają nasi najstarsi uczestnicy. Teatr Mostostan, sześć wspaniałych pań, teatr dla dorosłych, miały swoją premierę wczoraj, oraz teatr Pod Mostem. A dziś zobaczymy dwa kolejne spektakle. W drodze losowania już wiemy, jaka będzie kolejność. Pierwszy zaprezentuje się Teatr Mostek, a następnie Teatrzyk Prosto z Mostu. Jednak tradycją jest, że oglądamy oba spektakle, bo niemiło, kiedy w połowie naszej uroczystości sala pustoszeje. Więc mam nadzieję, że Państwo obejrzycie z chęcią dwa spektakle. Aktorzy ciężko pracowali, żeby dzisiaj Państwu się jak najpiękniej pokazać. Ja już nie będę zabierała więcej czasu, tylko chcę z tego miejsca podziękować, bo zawsze to czynię, dyrekcji Teatru Miniatura, która bardzo przychylnie podchodzi do występów naszych młodych artystów i pomimo dużego natężenia pracy, które jest w teatrze, pozwala i znajduje czas na to, żebyśmy my mogli zaprezentować nasze spektakle, a jest ich 10 w tym roku, więc naprawdę 5 dni premierowych to jest dla teatru bardzo dużo. Musimy jakoś tutaj sobie radzić, żeby jedno i drugie połączyć. Cieszę się, że Państwo tak licznie przybyli. Oddam głos reżyserce pierwszego spektaklu, pani Ewie Dziedzic. Proszę pani Ewo, zostawiam panią z widzami. Dzień dobry, bardzo miło mi Państwa widzieć. Nazywam się Ewa Dziedzic i miałam ogromny zaszczyt prowadzić zajęcia z Państwa dziećmi. Dzieci są przewspaniałe, bardzo zdolne, zdenerwowane, ale trzymam za nich bardzo mocno kciuki. Oni wiedzą, że publiczność jest bardzo przychylna, że świetnie się tutaj bawimy i że wszyscy im dobrze życzymy. I z tego miejsca bardzo chciałabym też Państwu podziękować, rodzicom, za bardzo, bardzo, bardzo miłą współpracę. Bardzo miło mi się tutaj z Państwem spotyka co tydzień i życzę Państwu miłego odbioru. Spektakl nosi tytuł Kajtek, a głównymi bohaterami są tak naprawdę zabawki tego tytułowego kajtka. Proszę Państwa, bardzo Państwa proszę o gorące oklaski dla dzieci i trzymamy za nich bardzo mocno kciuki.
pewnego dnia ja i moi podporocznicy udaliśmy się do krainy kuchni. No co, czajnik? Żeby przejść do krainy kuchni. Pod klatę!
Dziękuję.